Justyna Ornat, witam serdecznie w kolejnych rozmowach na Pogórzu. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest nowy dyrektor Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, pan Łukasz Gaj. Witam serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Spośród pięcioosobowej kandydatury właśnie Pana została uznana za tą najlepszą przez komisję konkursową. To zapewne wielka radość i życiowy sukces, którego oczywiście serdecznie gratulujemy. Dziękuję. Jakie odczucia towarzyszą podczas takiej chwili? Na pewno wielka radość na początku. W pierwszej chwili jest to radość i satysfakcja z osiągniętego celu, ale zaraz po radości przychodzi też odpowiedzialność za miejsce, w którym przyjdzie mi pracować, przyszło mi pracować i mam nadzieję, że będę jeszcze pracował długo. Zdaniem Zarządu Powiatu Tarnowskiego przedstawił Pan najtrafniejszą wizję dalszego działania centrum. Na czym w swojej działalności będzie się Pan opierał i jakich zmian możemy się tutaj spodziewać? W swojej ofercie i w moim programie funkcjonowania tego miejsca zawarłem 4 główne nurty, w których według mnie Centrum Paderewskiego powinno się rozwijać. Jest to działalność artystyczna, działalność edukacyjna, promocja i budowa marki Centrum Paderewskiego oraz szeroko pojmowana infrastruktura. Także te 4 nurty główne będą dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o rozwój tego miejsca. Powiedział Pan o 4 nurtach w swojej działalności. Proszę przybliżyć, co będzie się działo tutaj właśnie w Centrum Paderewskiego w najbliższym czasie? Jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, o działalność artystyczną Centrum Paderewskiego, to oczywiście wszystkie te stałe festiwale, które są wpisane na stałe w kalendarz Centrum Paderewskiego, oczywiście one pozostaną. Zostaną ewentualnie poddane lekkiej rekonstrukcji. Chciałbym również zapraszać artystów, którzy nigdy jeszcze nie mieli możliwości koncertowania w Centrum Paderewskiego, aby przedstawić ich i ich naszym melomanom. Jeżeli chodzi o działalność edukacyjną, no to tutaj mamy większe pole i więcej pracy do wykonania. Chciałbym zaprosić do współpracy wszystkie okoliczne instytucje kultury. Chciałbym zaprosić do współpracy wszystkie okoliczne szkoły muzyczne, które powstały w naszym regionie. Myślę o szkole w Domosławicach, w Tuchowie, w Gorlicach, oczywiście Tarnowskiej Szkole Muzycznej. Chciałbym otworzyć to miejsce dla młodych ludzi, żeby tutaj uczyli się muzyki Paderewskiego, ale też uczyli się Paderewskiego jako uczyli się historii i uczyli się o tej osobie nie tylko jako kompozytorze, ale również jako patriocie, polityku i poznali wszystkie aspekty jego działalności. Jeżeli chodzi o budowę marki i promocję tego miejsca, oczywiście chcemy rozpropagować to miejsce, chcemy podnieść jego markę, jego rozpoznawalność w całej Polsce. Będą te działania podejmowane stricte reklamowe, podejmowane działania w mediach społecznościowych oraz wiele innych działań. Też chcemy pozyskać partnerów do współpracy, fundacje imienia Paderewskiego, wszystkie instytucje, którym patronuje Paderewski w całej Polsce, zaprosić do współpracy, przez to ranga naszego miejsca również urośnie. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to co jest, to oczywiście będziemy poddawać sukcesywnie remontom, ponieważ no, taka jest potrzeba. A jeżeli chodzi o budowę nowej infrastruktury, no to są szerokie plany. Będziemy starać się sukcesywnie je realizować. No właśnie, powiedział Pan o budowaniu infrastruktury. Proszę w takim razie powiedzieć, co jest głównym priorytetem na ten czas właśnie tutaj w Centrum Paderewskiego? Obecnie będziemy pisali 2 duże wnioski do ministerstwa o remont Generalny Domu Pracy Twórczej oraz o poprawę elewacji tutaj dworu Paderewskiego. To są te rzeczy, w które w tej chwili się zajmujemy. Natomiast już w listopadzie będzie wymieniona nawierzchnia tej krótkiej alejki, którą tutaj mamy na nową. Będą wymienione lampy przed dworem Paderewskiego. Natomiast generalnie do zagospodarowania jest przepiękny teren, 16 hektarów parku, który trzeba w ten sposób gospodarować, aby to miejsce przyciągało nowych turystów, było magnesem dla odwiedzających i zachęcało ich do tego, aby to miejsce odwiedzać. No właśnie, jakie są Pana pomysły na marketing tego miejsca? Przede wszystkim to miejsce musi się otworzyć dla lokalnej społeczności. Trzeba zmienić w świadomości lokalnej społeczności
fakt, że to miejsce jest zamknięte, bo to jest nieprawda, to się w tej chwili będzie zmieniało. To miejsce będzie otwarte, będzie zachęcało do odwiedzania go. Zachęcam wszystkich Państwa tutaj z tego miejsca serdecznie, aby odwiedzać to miejsce. Będziemy właśnie przez modernizację tej infrastruktury, przez budowę alejek, przez zagospodarowanie stawu, to miejsce będzie po prostu odżywało z każdym miesiącem, z każdym rokiem i zachęcało, mam nadzieję, że coraz większą grupę odwiedzających. W związku z tym, że jest Pan z wykształcenia muzykiem, śpiewakiem operowym, czy będzie Pan chciał jeszcze bardziej zarazić to miejsce muzyką klasyczną? To miejsce żyje muzyką klasyczną i żyło do tej pory, także tutaj w tej kwestii to nie ulega żadnym wątpliwościom. Festiwale, które tutaj odbywały się, były naprawdę na poziomie artystycznym bardzo wysokim. Moim jedynym celem będzie to, aby modernizować te festiwale w ten sposób, aby zapraszać na każdą edycję nowych artystów, wspaniałych artystów. Chciałbym również promować artystów z tego regionu, artystów, którzy osiągnęli w Polsce, prowadzą swoją działalność artystyczną, osiągnęli jakiś poziom na terenie Polski. Natomiast w Centrum Paderewskiego nigdy nie występowali. Chciałbym, aby to się zmieniło. Pracował Pan wiele lat w Operze Wrocławskiej. Czy nie żal było Panu opuszczać niemniej urokliwego Wrocławia i przenieść się właśnie tutaj do Kąśnej Dolnej? Na pewno żal, no trudno powiedzieć, że żal. Natomiast oczywiście Wrocław jest urokliwym miastem i spędziłem tam 6 lat swojego życia i cała moja kariera artystyczna też skupiała się po części na terenie tego miasta. Współpracowałem z Operą Wrocławską bardzo ściśle. Natomiast to miejsce jest równie urokliwe, a może i nawet bardziej urokliwe, no szczególnie przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj, no wystarczy wejść tutaj do parku. Jak wychodzę sobie z Centrum Paderewskiego, patrzę na ten piękny park, na ten piękny teren, żaden żal nie wchodzi w grę, wręcz przeciwnie, jestem dumny, że tutaj jestem, bardzo się z tego cieszę. To jest magiczne miejsce i chciałbym, żeby to miejsce magiczne, to nie jest tylko jeżeli chodzi o wymiar w wymiarze powiatu, to jest miejsce magiczne w wymiarze całego kraju. A czy będzie Pan nadal kontynuował swoją działalność artystyczną? To nie jest nic nowego, że oczywiście w przestrzeni całego kraju, że dyrektor instytucji kultury prowadzi równolegle swoją działalność artystyczną. Dużo większych instytucji kultury dyrektorzy prowadzą swoją działalność artystyczną, chociażby filharmonii czy teatrów operowych. To nie jest nic nowego, to nie jest ten model funkcjonuje w instytucjach kultury całego kraju od lat. I sprawdza się, więc to nie jest nic tutaj odkrywczego, jeżeli chodzi o Centrum Paderewskiego. Natomiast najistotniejszą sprawą jest to, żeby ta działalność artystyczna nie wpływała negatywnie na działalność Centrum Paderewskiego. I to z tego miejsca pragnę zapewnić, że najważniejszymi działaniami dla mnie w tej chwili podejmowanymi w moim życiu zawodowym będą działania podejmowane na rzecz Centrum Paderewskiego. To jest mój świadomy wybór i na pewno nie pozwolę, aby moja działalność artystyczna miała negatywny wpływ na Centrum Paderewskiego. Wręcz przeciwnie, uważam, że ta działalność poprzez bezpośredni kontakt z różnymi artystami na scenie, bezpośredni kontakt z dyrektorami filharmonii, teatrów operowych, ale też innych instytucji podobnych do Centrum Paderewskiego w całej Polsce, dzięki bezpośredniemu kontaktowi będzie mi łatwiej rozpromować to miejsce i pozyskać nowych artystów dla Kąśnej. No właśnie, czy dzięki temu możemy spodziewać się więcej koncertów, eventów i atrakcji, nie tylko dla mieszkańców gminy Ciężkowice, ale także dla przyjeżdżających turystów? Oferta koncertowa będzie zbudowana tak, żeby każdy znalazł tutaj coś dla siebie, to jest oczywiste. Generalnie pojęcie muzyki jest szerokim pojęciem, ale nie tylko koncerty. Myślę, że właśnie majówki u Paderewskiego, która już jest wpisana w kalendarz centrum, będzie na pewno powtarzana, może w większym wymiarze, będzie może weekend u Paderewskiego. Na pewno każdy znajdzie tutaj w tej ofercie, chciałbym, żeby każdy znalazł tutaj coś dla siebie. A jeżeli chodzi o właśnie weekendowe zwiedzanie dla turystów, którzy tutaj przyjeżdżają do Kąśnej Dolnej, czy będzie to możliwe tutaj właśnie w dworku? To było możliwe do tej pory. To zawsze było możliwe, ponieważ Centrum Paderewskiego w weekendy normalnie pracuje, normalnie jest otwarte. Chodzi tylko o zmianę taką, która się tutaj ma dokonać, żeby ono rzeczywiście, żeby w świadomości ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, ono było otwarte. Myślę teraz w tej chwili o czymś takim, aby
aby z racji tego, że zostałem powołanym nowym dyrektorem, aby zrobić taką akcję promocyjną, że w niedzielę Centrum Paderewskiego będzie zwiedzane za darmo dla wszystkich odwiedzających i serdecznie Państwa zachęcam od najbliższej niedzieli, jeżeli ktoś z Państwa sobie życzy tutaj przyjechać i odwiedzić centrum, to centrum będzie otwarte, będzie można w niedzielę, w każdą niedzielę będzie można centrum zwiedzić za darmo. Do czego zachęcam? Centrum Paderewskiego to także ludzie. Jaką kadrą obecnie Pan dysponuje? Obecnie w Centrum Paderewskiego zatrudnionych jest 10 osób, 5 osób w pionie administracyjnym i 5 osób w pionie gospodarczym. A czy zamierza Pan dokonywać jakichś zmian w obecnej kadrze? Zwiększyć ją na przykład? Wszystko będzie zależało od tego, proszę mi dać czasu troszkę, abym mógł się tutaj zapoznać z tą sytuacją. Chciałbym się zapoznać, kto konkretnie za co odpowiada, jakie są propozycje Państwa, którzy już tutaj pracują. Chciałbym oczywiście czerpać z ich doświadczenia, ponieważ to są ludzie, którzy pracują tutaj od lat. Ale też oczywiście jako dyrektor mam swoje pomysły, mam swoją wizję zarządzania tym miejscem i na pewno będę ją sukcesywnie wprowadzał. Powiedział Pan o wielu ciekawych pomysłach na swoją najbliższą działalność tutaj właśnie w Centrum Paderewskiego. A proszę powiedzieć, na najbliższe tygodnie, czego możemy się tutaj spodziewać, na co możemy zaprosić naszych widzów? Do końca tego roku jako Centrum Paderewskiego mamy zaplanowane 5 koncertów. Pierwszy z nich 6 listopada w rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Recital fortepianowy pana profesora Roberta Marata. Z kolei od 23 do 27 odbędzie się Tydzień Talentów. Pierwszy koncert 23 tutaj w Centrum Paderewskiego. Koncert z cyklu Wielkie Powroty, pan Jakub Jakowicz. Bardzo się cieszymy, że przyjął nasze zaproszenie. 24 w sali lustrzanej koncert z cyklu Tarnowskie Talenty, czyli szkoła muzyczna przedstawia, Tarnowska Szkoła Muzyczna przedstawia swoich najlepszych studentów, uczniów. I 27 znowu Centrum Paderewskiego, koncert finałowy, koncert wokalny. Dwie artystki tutaj z regionu tarnowskiego zaprezentują się naszym melomanom. A jako gościa specjalnego wieczoru postanowiłem zaprosić pana Adama Szerszenia, jednego obecnie z najlepszych barytonów w Polsce. Także myślę, że będzie piękny koncert, zapraszam na niego. No i chciałbym Państwa zaprosić bardzo serdecznie na koncert 12 grudnia, który odbędzie się w Stodole, tutaj na terenie centrum. Będzie to świąteczny koncert charytatywny na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Duży koncert dwuczęściowy. Gwiazdą wieczoru będzie nasz tarnowski chór gospel z repertuarem świątecznym. Także serdecznie Państwa zapraszam. Dziękujemy serdecznie i oczywiście zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia tak pięknego miejsca, jakim jest Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. A Panu dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę, życząc wielu sukcesów i mnóstwa radości z pracy w tak pięknym miejscu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo.